Hejka, miejscowość Sztutowo. Sztutowo, tak się nazywa miejscowość. Normalnie z domu, z Zabrza bym tu nigdy nie przyjechała, bo to za daleko. Ale będąc przejazdem w stronę Malborka, na GPS-ie wyskoczył mi taki obiekt. Mam ustawione, że wszystkie opuszczone w okolicy mi sygnalizuje. No i postanowiłam zrobić przerwę i wejść sobie do dawnej cegielni w miejscowości Sztutowo. Mały urbeks na szybko. W internecie żadnych informacji na temat cegielni. Kiedy została wybudowana, kiedy zamknięta, ile osób tu pracowało. Żadnych, zero informacji. Ruiny tylko budynków, do których sobie na szybko wejdę i zobaczymy, co tutaj za urbeksik, niespodzianka po drodze. W słabym stanie, to już musi być mega stare. No ale zajrzymy. Było po drodze, to można się na chwilę zatrzymać. Pokonałam trasę z Jabłonek na Mazurach do Malborka, do zamku. A po drodze wiocha o imieniu Sztutowo skrywa urbeks, dawną cegielnię. No to wiadomo, nie, że muszę tutaj zajrzeć, może będzie sztos. Zobaczymy. Tutaj taki budyneczek parterowy. Tutaj taki jeden piętrowy. No i ściana jedyna boczna, no, cegielni. Na pewno. No bo czego? Zobaczymy tutaj. O, super. Czyli tak, mamy ściany, w środku pusta przestrzeń bez dachu. Idziemy zobaczyć. Tam trzeba zajrzeć. Oprę sobie telefon na momencik i przeskoczę. Oprę go w ten sposób, o. Bo będę wchodziła jak lebioda. Jestem bardzo zmęczona. Ciągle jestem kierowcą i troszkę tych kilometrów już narobiłam. Jesteśmy w środku. Mogłam na śmiało tam wejść, jest kawałek fragmentu wolnego, a ja sobie przeskoczyłam, a to nic. No okej, okay. Fajnie, no powiem wam, spoko urbeksiadło, no dobra, ekstra. Nawigację. Ona już mnie zna i mi sama sugeruje. Wszystkie opuszczone w okolicy pokazuje. Co to mogło być? Cegielnia, czyli co, tu były piece, które suszyły te cegły? Budowa cegły to głównie glina, którą w wysokiej temperaturze się wysusza. Z domieszką jeszcze jakichś innych materiałów, ale nie wiem. Nie mam pojęcia jakich, ale wiem, że z gliny są cegły, które się długo suszy w wysokiej temperaturze. No i to jest właśnie cegła. Czyli jak to była cegielnia, no to tutaj mogły być takie piece, w których je wypalano. Może te takie murki, nie wiem, czy to na to wskazuje. Piece lub takie magazyny.
cegielnia. Fabryka cegły. Czyli tutaj mógł być albo piec, albo suszarnia cegły świeżej. Magazyn. Wszystko tu mogło być. To, co było metalowe, żelazne, w sensie miało wartość na złomie, no to wykradli. I zostały takie puste, jakby długie garaże. No ale to były albo piece, albo składziki. Idziemy tam zobaczyć. Musimy się dostać jak najbliżej komina. Fajnie, jest tu cicho, spokój. Nikogo tu nie spotkam. Chyba, mam nadzieję. Bo zanim wyciągnę scyzoryk lub gaz z plecaka, to zobaczymy. Ale mega miejsce na zdjęcia. Ekstra, naprawdę. Dachu nie ma. Nic nie przypomina budynków, w których już byłam. Zupełnie nowa konstrukcja, taki styl, w sensie wygląda jak taka arena ze średniowiecza. Taki dziedziniec. Przede mną jeszcze tyle kilometrów do bazy, gdzie śpię. A później już siedzę, już nic nie robię. Jeżdżę sama na własną rękę i wymyślam takie właśnie mikrowycieczki. Odłączam się od grupy i wbijam tutaj w takie miejsca. Podoba mi się. Okej, no myślę, że tyle. Jeszcze sobie tam od frontu pójdę bliżej zobaczyć, o co chodzi z tym kominem. Już tutaj nie będę skakała przez to okienko. Pójdę sobie tu do końca i w prawo. Auto mam daleko. Wszystko daleko, kurczę. Podobał mi się dzisiejszy dzień. Mam kolegę. Będę go brała na wycieczki, bo moje są ciekawsze. Okej. To jest dawna cegielnia w Sztutowie. Spoko miejsce na zdjęcia do teledysków. No. To by było na tyle. Ja sobie chyba tutaj gdzieś muszę odpocząć i jadę dalej nabijać licznik w kilometry. Bajo.